Tadeusz Daniszcz, magazyn Ekstraklasy Futsal. Witam Państwa serdecznie. Po czteromiesięcznej przerwie wracamy na antenę. Witamy naszego gościa, Rafał Jarzmik, trener Akademików z Katowic. Witam serdecznie. Jakie emocje po tym pierwszym spotkaniu? Już nastrój wrócił? Nie, nastrój pewnie jeszcze pomału wraca. No, już są jakieś analizy wstępne porobione. Mamy jakieś tam przemyślenia, które dzisiaj będziemy jeszcze na treningu sobie dyskutować z drużyną. No i zobaczymy, co będzie w następnej kolejce. Ciężki mecz nas czeka w Toruniu. To my jeszcze wrócimy do tej kolejki. Na początek właśnie mecz z Waszym udziałem, a więc Akademicy z Katowic kontra Red Devils Police. Inauguracja sezonu w Katowicach wypadła imponująco. Najbardziej z nich zadowoleni byli gracze gości, którzy ze Śląska wywieźli 3 punkty. Katowiczanie, którzy w swoim składzie mają doświadczonych graczy, z pewnością niejedną niespodziankę sprawią, musieli uznać wyższość rywali. Kurtuazja przemawia przez przedstawicieli drużyny przeciwnej i chwalenie nas w jakiś tam sposób. Co, przegraliśmy mecz na pewno zasłużenie. To, czy wynik był 4-1, czy byłby, nie wiem, 7-1, to dla mnie akurat nie ma większego znaczenia. Ja to kiedyś powiedziałem, że jak mam przegrać jedną bramką, to wolę przegrać 5, ale walczyć o to, żeby jakieś punkty tutaj zostały. W 8 minucie bramkę dla gości zdobył Mariusz Kaźmierczak. Wyrównał Robert Satora w 26 minucie, jednak potem trafiali już tylko goście. Kolejno Witalii Koleśnik, Łukasz Subański i w ostatnich sekundach Łukasz Pieczyński. Spodziewaliśmy się trudnego pojedynku. Mają w swoich szeregach paru doświadczonych zawodników znanych z ekstraklasowych parkietów. No, mają też paru debiutantów tak naprawdę w ekstraklasie. Tu widzieliśmy naszą nadzieję, bo wiadomo, że mecze w ekstraklasie odbiegają od sparingów, jest inne zaangażowanie, inna motywacja, dlatego tu wiedzieliśmy, że będzie trochę nerwowości w drużynie z Katowic, no i myślę, że to wykorzystaliśmy i wygraliśmy dzisiaj mecz. Chojniczanie potwierdzili, że w tym sezonie będzie to całkiem inna drużyna w porównaniu do ubiegłorocznej, natomiast Katowiczanie nie zmieniają swoich celów. Chcą walczyć co najmniej o play-off. Dalej chcemy grać, wygrywać i tutaj nikt u nas nie mówi, że i nikt tak nie będzie mówił, chyba że mnie prezes zwolni, to może wtedy się coś zmieni, że tutaj będziemy szukać sobie, nie wiem, 10 miejsca w tabeli. Dopóki mamy szansę na osiągnięcie dobrego wyniku, to ten mecz jakby niczego w naszych jakichś założeniach przedsezonowych nie zmieni. Powiedziałeś, że na konferencji powiedziałeś, chyba że cię prezes zwolni, rozmawiałeś z prezesem, rozumiem, że cały czas rozmawiam tutaj z aktualnym trenerem Akademików z Katowic. Tak, ja myślę, że akurat nie wiem, czy na szczęście, czy tak po prostu powinno być. Prezes nie jest na tyle porywczy, żeby robić jakieś ruchy nieprzemyślane, bądź robić to na gorąco. Myślę, że jakichś takich wyników i złych i też atmosfera musiałaby się w zespole mocno popsuć, żeby do tego doszło. Na tą chwilę ja dalej potencjał, o którym mówiłem przed sezonem, w tym zespole widzę i ja wiem o tym, że jest. Kwestia tego, żeby chłopcy to potrafili pokazać na boisku, bo wiem, co oni potrafią grać i myślę, że już niektórzy się o tym przekonali, którzy gdzieś nas widzieli. Myślę, że presja tego meczu spowodowała jakaś tam, nie wiem czym spowodowana do końca, może ekstraklasą, że chłopcy nie potrafili wyciągnąć siebie nawet tych 85-90% swoich umiejętności. Potrafią na pewno grać lepiej. Właśnie, rozmawiałeś z włodarzami po meczu, jaka była ich tak naprawdę opinia, co mówili? Tak szczegółowo to będziemy rozmawiać dzisiaj dopiero, ale co mówili? No, mówili, że szkoda, że mimo tego, że przegraliśmy ten mecz zasłużenie, jak już powiedziałem wcześniej, to tak naprawdę z przebiegu całego spotkania i kogoś, kto siedział z boku, nie było widać przepaści między nami a Chojnicami, co mógłby teoretycznie pokazywać wynik. Na pewno był taki fragment meczu, gdzie strzelona bramka przez nas na 2-1 moglibyśmy dzisiaj w całkowicie innych nastrojach oglądać i rozmawiać, ale nie zmienia to faktu, że to oni byli lepsi na pewno co najmniej o tą jedną bramkę i zasłużenie wygrali. A teraz przenieśmy się do Zduńskiej Woli, tam miejscowa Gatta rywalizowała z Marwitem Toruń.
szlagierze pierwszej kolejki mogliśmy się przekonać o potencjale graczy nieistniejącej już Akademii FC Pniewy. Marwit był bliski wywiezienia 3 punktów ze Zduńskiej Woli, bo na 5 minut przed końcem meczu prowadził 4-1, a bramki dla Marchewkowych zdobywali w tym meczu pozyskani latem gracze, głównie z Wielkopolski. Wynik otworzył Daniel Lebiedziński. A w drugiej połowie dwie bramki w przeciągu minuty zdobył Michał Wojciechowski. W międzyczasie trafił Aleksander Szamoty. Do zwycięstwa to jednak nie wystarczyło. Przed meczem myślę, że remis byśmy lepiej wzięli, a po meczu to jest niedosyt. No i trzeba też powiedzieć, że mieliśmy trochę ciężkie nogi, bardzo ciężkie okres przygotowawcze. Ostatnio rozegraliśmy w 3 tygodnie chyba z 12 meczów sparingowych. No i trochę może to było widać dzisiaj, choć i tak niezłe spotkanie naprawdę zagraliśmy. Zabrakło dosłownie 59 sekund. Marcin Olejniczak, ten, który zdobył pierwszą bramkę dla gospodarzy, uratował ekipie Wojciecha Spura remis. W międzyczasie trafiali jeszcze Michałowie, Marciniak i Szymczak. Przegrywając 4-1 udało się zremisować. Tak jak tutaj wcześniej powiedział Michał, mecz bardzo fajny, dużo bramek. Remis uważam sprawiedliwy. No my, nam pozostaje jeszcze dużo pracy, przede wszystkim w obronie. Gatta remisuje u siebie z Marwitem. Dla ciebie to był taki pojedynek faktycznie szlagierowy w tej pierwszej kolejce. I kto według ciebie może tutaj plasować się wyżej w tabeli z tej dwójki? Ciężko stwierdzić. Na pewno był to chyba najbardziej taki trzymający w napięciu mecz i już przed samym pierwszym gwizdkiem i na pewno ich i składy tych drużyn i miejsce w poprzednich sezonach i budżety tych klubów obligują ich do tego, żeby grać o wysokie miejsce. Mnie to zastanawia tylko jedna rzecz, że z tego co ja słyszę, to tylko jeden zespół w tym kraju grał Mistrzostwo Polskie, a wszyscy grają o to, co będzie. Nie? Dziwi mnie postawa takich klubów jak, nie wiem, Rekordu, jak Marwitu, jak chociażby Gatty, no bo to te drużyny powinny też grać o Mistrzostwo Polski. Nie wiem, dlaczego nikt nie chce o tym głośno mówić. No, ja powiedziałem głośno, że chcę grać o play-offy, bo chcę grać o play-offy, a myślę, że oni też chcą grać o Mistrzostwo, a każdy boi się tego prosto powiedzieć, no bo po zeszłym sezonie nie wiem, o co miałaby grać Gatta, jak nie o Mistrzostwo, podobnie jak z Bielskiem. No tak, w tej sytuacji na pewno zobaczymy. Z pewnością też będzie okazja, by przedstawicieli tych klubów spytać. Wydaje się, przepraszam, że Marwit i te transfery tego klubu sprawią, że Toruniowie mogą włączyć się do walki o te najwyższe cele? Oczywiście, że tak. No bo jak... Inaczej, można to odwrócić. No jak nie te drużyny, to które? Bo za chwilę będziemy mówili, że o mistrzostwo włączą się, nie wiem... My, Gdańsk i jeszcze ktoś, no nas się upatruje za teoretycznych spadkowiczów, a my mówimy, że my chcemy grać o jakieś tam cele, no to jeżeli tamtych się upatruje za teoretycznych faworytów ligi, no to oni powinni o tym powiedzieć, że chcą zdobyć Mistrzostwo Polski, a ja to tylko słyszę z ust zawodników Wisły Kraków, że to się liczy tylko mistrzostwo i koniec. Za chwilę jeszcze do tego wątku wrócimy, a teraz przenieśmy się do Chorzowa, tam Clearex rywalizował z Pogonią Szczecin. Clearex Chorzów pokonał Pogoń Szczecin w pierwszej kolejce futsal ekstraklasy sezonu 2012-2013. W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka autorstwa Wojtyny. I choć Pogoń atakowała, gola nie strzeliła. W drugiej odsłonie portowcy szybko zdobyli bramkę kontaktową za sprawą Kubika. Gospodarze odpowiedzieli zdecydowanie, trzykrotnie pokonując bramkarza gości. Na listę strzelców wpisali się Podobiński, Miozga i Wojciechowski.
Tuż przed końcem spotkania Mikołajewicz ustalił wynik meczu na 4-2. Ten mecz mógł obdarować przynajmniej kilka kolejek, jeśli chodzi o sytuację z naszej strony. Zresztą było widać po postawie zespołu Pieks po meczu, gdzie z uśmiechem na ustach to swoje zwycięstwo przyjęli. Natomiast mówię, jak się sytuacji nie wykorzystuje, zwłaszcza tak klarownych, które można było przypominać gdzieś koło 10, no to nie da się po prostu wygrać meczu. No, nie byliśmy o wyniku teraz 4-2, tylko byłoby, nie wiem, 10-4 dla nas i byłoby w porządku. Także no, ciężko cokolwiek powiedzieć, no bo tak jak mówimy, no, mecz był dziwny, ale tak jest, jeżeli nie strzelasz, to przeciwnik cię kara najczęściej. Są 3 punkty, na pewno bardzo to cieszy, aczkolwiek w tamtym sezonie zaczęliśmy bardzo dobrze. Graliśmy bardzo dobrze na mecze kontrolne, pierwsze spotkanie zwycięskie, a później wiem, jak się skończyła nam runda jesienna. Nie mieliśmy zdobywać punktów w takich właśnie sytuacjach. Dzisiaj praktycznie, mimo że byliśmy troszkę słabsi, być może jeśli chodzi o przygotowanie, ale 3 punkty mamy, także być może będzie to na odwrót już na tym sezonie. Wygraną chorzowianie zawdzięczają przede wszystkim swojemu bramkarzowi, który z powodu kontuzji Ulfika i Pstruśnickiego wskoczył do podstawowego składu Pireksu.